Zwyrodnienia kręgosłupa są to zmiany, tak jak nazwa mówi, w szkielecie oszowym. Dotyczą zwłaszcza psów w wieku średnim i starszym. Predylekcji rasy raczej nie ma, aczkolwiek trzeba wspomnieć, że zwyrodnienia w postaci spondylozy występują częściej u rasy dużych. Tutaj rasą taką predylekcyjną to są owczarki niemieckie, labradory, goldeny. No i wszystkie rasy, wszystkie psy ras dużych i ich mieszańce. Też o zwyrodnieniu kręgosłupa należy pamiętać u ras, które mają dość duże obciążenie kręgosłupa, czyli jamniki, bigle, spaniele. Główną formą zwyrodnienia kręgosłupa to jest spondyloza. Polega ona na tworzeniu się wyrośli kostnych na dobrzusznej, dogłowowej części trzonów kręgów. Zmiany te mogą powodować ucisk na nerwy, które wychodzą z rdzenia kręgowego, a także na sam rdzeń kręgowy, co powoduje objawy kliniczne, które zaraz wspomnę. Drugą formą procesu zwyrodnieniowego to jest tak zwana osteoartroza, czyli zwyrodnienia w obrębie stawów kręgowych. Może nie powoduje ona zaburzeń neurologicznych, ale ten rodzaj zwyrodnienia jest bardzo bolesny, ponieważ przy każdym ruchu kręgosłupa po prostu zwierzę to boli. Objawami zwyrodnienia kręgosłupa jest przede wszystkim ból, czyli niechęć do ruchu, niechęć do wchodzenia po schodach, niechęć do skakania. Pies staje się taki bardziej ociężały, ma problemy czasami ze wstawaniem. Kolejnym takim objawem to są niedobory neurologiczne, poczynając od kulawizn, a kończąc nawet na nietrzymaniu moczu i kału. Co leczenie polega głównie na podawaniu środków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, żeby jakby spowolnić proces, ponieważ proces, który się już zacznie, no to nie możemy go jakby cofnąć. Natomiast główne nasze zadanie to jest spowolnienie tych procesów. Polega na odpowiedniej dawce ruchu, żeby nie dochodziło do zaników mięśniowych. Ale należy też wspomnieć, że super efekty są... Mają zabiegi fizjoterapeutyczne w postaci masaży oraz takiej laseroterapii czy magnetoterapii. Ponieważ zmiany te dotyczą zwłaszcza psów w starszym wieku, więc po prostu trzeba, żeby zapobiegać takim zmianom i jakby ulżyć takiemu zwierzakowi, należy pamiętać, że zwierzę musi być raczej szczupłe niż otyłe. O odpowiedniej porcji ruchu, o odpowiednim posłaniu dla tego zwierzaka, no i też o zabezpieczeniu medycznym, tak, czyli lekami przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi, a także naturalnymi suplementami diety, które jakby usprawniają funkcjonowanie kręgosłupa i powodują, że mniej boli. Ponieważ podczas zwyrodnienia, zwłaszcza w procesie tej spondylozy, dochodzi do zwapnień wokół kanałów, które wyprowadzają nerwy od rdzenia kręgowego. W wyniku zmian zapalnych dochodzi jakby do narastania tkanki kostnej, która w pewnym momencie zwęża jakby kanały wydostawania się tych nerwów i jest ucisk na te nerwy. To powoduje ból, ale też jakby upośledza funkcjonowanie tych nerwów. Stąd też jakby jest słabsze unerwienie zarówno kończyn, jak i pęcherza czy zwieracza odbytu.